Nagrywanie włączyłam. Cześć Seweryn. Cześć, Anetka, cześć. Cześć, no, bardzo się cieszę z naszego spotkania. Chciałeś opowiedzieć o swoich doświadczeniach w sesji, po sesji. Słucham cię z największą uwagą. No, chciałem bardzo się podzielić tym, co doświadczyłem. I jednocześnie może to będzie dla kogoś rodzaj takiego kierunku, instrukcji, może sobie to gdzieś tam też zrozumie, że świeżo po sesji czułem się tak, jakbym był na urlopie, tak? Czyli wyluzowany, wypoczęty, środowisko, najbliższa rodzina, mieszkanie, wszystko tak bardzo pozytywnie. Tak bym to właśnie nazwał, tak? Czyli po prostu przebywał na urlopie, to co gdzieś tam się dzieje na zewnątrz, tak jakby mnie nie dotyczyło, tak jakbym niczym się nie musiał martwić. No i później przyszły takie gdzieś tam dołki i emocje, i nerwy, i nie mogłem sobie z tym poradzić. Nawet do ciebie napisałem właśnie to, że co ja mam robić? Coś chyba nie działa, coś chyba nie poszło tak. No a później już było coraz lepiej. No właśnie, Myślę, jak zrozumiałeś to, że co nie działa i jak sobie poradziłeś z tym? No na początku szukałem, tak? Szukałem gdzieś tam, oczywiście oglądałem swoją sesję, nie podobała mi się, znaczy ten początek, tak? Czyli to, że gdzieś tam zaczynam coś mówić, nie kończę, widać było te emocje i te nerwy, także śmiesznie się siebie oglądało. Ale jednak przynosiło mi to gdzieś tam ulgę. Mimo tego, że to było powtórne, to jednak ten spokój wracał do mnie. I tak średnio, myślę, że po miesiącu zacząłem dopiero gdzieś tam te nerwy swoje i te emocje, które przychodziły, uspokajać. No to zrozumiałem, że nie mogę myśleć i tylko się sugerować głową i to robić tak na taki sposób, to nazwać fizyczny. I gdzieś tam pierwszy sen, który mi się przyśnił, tak jak nie wiem, czy to było nagrane na sesji, natomiast na pewno o tym mówiłem, że po prostu kładłem się zawsze spać i budziłem i nigdy mi się nic nie śniło. I nie rozumiem, jak ktoś mi opowiadał o jakichś tam snach, mówię, jakieś niestworzone historie, jak to może być, że komuś się tam śnią różne rzeczy, a mi nie. No i zaczęło mi się śnić. Najpierw takie irracjonalne rzeczy, które nie miały, nie mogłem tego jakby poukładać ani do jakichś teraźniejszych czasów, ani do przyszłych, ani do przeszłych. To był taki miks, że nie mogłem tego zrozumieć, ale po którymś śnie, jak się obudziłem tak na świeżo, to zrozumiałem, że ja, moje oczekiwania są inne zgoła i nie powinienem właśnie skupiać się na głowie. I te chcenie, o którym rozmawialiśmy, że ja wszystko mogę i wystarczy, że tak powiem, myśleć i chcieć, no to też nie powinno tak wyglądać, tak? Bo nie mówię, że mamy sobie nie chcieć i puścić to i ma się dziać samo i tyle. Natomiast no to trzeba gdzieś tam to zrozumieć. Ale zrozumieć nie na taki sposób, kurczę, jak to powiedzieć, z głową? Nie wiem, jak to określić, bo to jest ciężko wytłumaczyć. Natomiast gdzieś tam to. No to opowiedz to o tym samo ćwiczeniu, przyszło. Które zrobiliśmy tuż przed nagraniem. A. Bo ono bardzo fajnie obrazuje. No, Anetka mi tutaj zrobiła taki spontan i zapytała, czy chcę coś przetestować. I wcześniej, jak robiłem sobie ten test na indukcję, tak? Najpierw ten krótki, potem z tymi sugestiami, no to stwierdziłem, że ja nie jestem chyba podatny, bo nic się nie dzieje, tak? No, natomiast teraz potwierdza to, że to po prostu było bez wyliczenia, bez niczego, tak? Pstryk i już jestem. Więc to jest. Zrobiliśmy takie ćwiczenie, różnicę pomiędzy tym, co się dzieje w głowie, a tym, co się czuję. Czym jest czucie. I to jest jedna z tych rzeczy, które są no, do nauczenia się, do zrozumienia po sesji. I z tego, co opowiadałeś, u ciebie też to było tak, tym przełomem. Bardzo, bardzo przełomowe i wręcz, nie wiem, jak to powiedzieć, jakbym nie mógł się doczekać tych efektów, tak? Czyli ja już bym chciał, że mija miesiąc,
ja już muszę, nie wiem, przychodzi poniedziałek i ja już muszę to wszystko rachciach, nie? Że to ma tak działać, jakbym tego oczekiwał. No to nie do końca. Ten czas tak jakby zegarkowy, bym to tak nazwał, ma się nijak, tak? Każdy sam chyba po swojemu musi pewną drogę przejść, tak? Czy to jest, czy ten czas potrzebuje taki, i tutaj nie ma, że musi być teraz i już, bo to jest termin, nie. To przychodzi wtedy, kiedy ma przejść. Ja dopiero to zrozumiałem po jakichś chyba 2 miesiącach. Ale efekty jakieś przyszły dla ciebie. Tak. Efekty przyszły takie, że no mam już pracę, pracuję i to w takim miejscu, gdzie bym nie przypuszczał i jeżeli bym to miał tak zrobić, że tak powiem, z samej głowy, no to bym ani nie wysłał tam CV, ani nawet się taką firmą nie zainteresował. Tak? Nie dlatego, że ta firma jest zła, tylko po prostu jakby skupiłem się wcześniej na czymś innym i się nie mogę nadziwić, że jestem w takim miejscu, z takimi ludźmi pracuję, gdzie no nie sądziłbym, że takie miejsca są, tak? Nazwijmy to oazy spokoju, o, tak, to tak w skrócie, jakby ktoś zastanawiał się, o czym ja mówię, tak? Więc gdzieś tam ta moja kariera, to skupianie się nad tym, żeby gdzieś się rozwijać, tak? Zupełnie się inaczej potoczyło. Nieoczekiwanie, inne możliwości. Nie wiem, czy to jest teraz miejsce do tego, żeby to wszystko opowiadać, natomiast w skrócie mogę powiedzieć, że wiele rzeczy, które gdzieś tam myślałbym, że się wydarzą, tak, w związku z moją pracą, potoczyły się zupełnie inaczej. Tak, no, irracjonalnie, więc to jest dobre określenie, ale zupełnie inaczej. I na tą chwilę cieszę się, że tak wyszło. Gdzieś tam miałem spotkanie ze swoimi byłymi pracownikami na taką kawkę, herbatkę i mówią, że ja zupełnie inaczej wyglądam. Gdzieś tam, wiesz, zupełnie inaczej mówię, zupełnie inaczej gdzieś tam, że ta energia ode mnie gdzieś tam bije, tak? Mimo tego, że ja, tak jak powiedziałem, nikomu o tej sesji nie mówiłem, tak? Chciałem ją zrobić dla siebie i nie dlatego, żeby gdzieś tam ją pokazywać, tak? No i druga sprawa, że ostatnio, jak oglądałem, Karol wstawił filmik na YouTubie odnośnie kursów, no to dla mnie zarezonowało od razu, tak? Ja już w tym samym momencie, jakbym mógł się spakować i jechać, to bym chciał to zrobić, tak? Więc gdzieś tam to, nie, że siedzę, wiesz, o co chodzi, nie, że siedzę gdzieś tam, szukam na internecie czy coś, że ja mam gdzieś po kolei coś robić ze sobą i to musi wyglądać w taki czy inny sposób. Po prostu ciach i ciężko to wytłumaczyć, a to jest takie coś jak nie wiem, widzisz coś w sklepie i chcesz to mieć, tak? Ale to nie idzie z głowy właśnie, to jest ta różnica. Czujesz, że to i koniec. Tak, więc no, jeżeli to komuś pomoże, to na pewno mogę powiedzieć, że trudno jest, jak się w tym siedzi, czyli na początku, bo tej sesji ten miesiąc był dla mnie taki faktycznie trudny i ciężko to tak słowami określić, ale naprawdę tych szarpań było dużo i gdzieś tam tych nerwów i tak dalej. To dla uspokojenia powiem, że to jest normalne, ponieważ ten okres metabolizacji może właśnie tak wyglądać. Będą górki i dołki, wszystko musi się poukładać, to my też musimy poczuć i zrozumieć inaczej już niż wcześniej, na głowę. Tak, ale zobacz, mimo tego, że dostałem instrukcję, czytałem to, bo napisałaś, przeczytaj to jeszcze raz i zrób to dopiero gdzieś tam czas mi osobiście pomógł, tak, gdzieś to się uspokoi. No, dlatego się tak trochę mądrzymy, no uszanujcie siebie w tym procesie, w tej przemianie. To jest głęboka praca, sesja naprawdę jest głęboką pracą, a my przez całe życie albo wiele wcieleń szliśmy jakimś tam torem. I teraz no nie można oczekiwać, że w sekundę, czy właściwie półtorej godziny trwania sesji, nagle za pstrykiem jednym wszystko się zmieni. To... Ale ja trochę tego oczekiwałam. Tego tak, moje nastawienie, tak jak nikt tego mi nie mówił, nie kazał, tak? Natomiast gdzieś tam no tak bym chciał chyba, nie? Ale byśmy się sami siebie przestraszyli, bo byśmy otworzyli oczy i okazałoby się, że wyglądamy inaczej, wszystko jest inaczej. Więc niech pozwólmy sobie, żeby to po prostu
w swoim tempie przeszło. Dla jednych będzie to dłużej, dla drugich krócej. U ciebie miesiąc czy dwa. Moja osobista przyjaciółka miała 4 miesiące metabolizacji. Przez 4 miesiące nie czuła się dobrze, a potem jakby ktoś właśnie pstryknął i nagle się wszystko fajnie zharmonizowało i poukładało. I jest w szoku, ale dopiero z perspektywy czasu może powiedzieć, kurczę, potrzebowałam tego czasu, takiego zamulenia, bo u niej to zamuleniem się objawiło przez 4 miesiące. Także każdy inaczej, ty inaczej i to wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Okay. Ale naprawdę, to mogę powiedzieć, że czas, tak, na pewno. I trzeba to tak, jak może to komuś pomoże, puścić, tak? Nie na siłę, nie próbować, nie szukać, tak jak ja to robiłem, że szukałem gdzieś tam. Nie przyspieszyć tego. To jest jakiś proces, on sam wie dobrze, jak ma wyglądać, jak ma to zadziałać. I my swoją głową, gdzieś tam czytając coś, czy próbując, to niekoniecznie się coś zmieni. Po prostu samo musi swój proces ma się odbyć, tak? Także jak to komuś pomoże, to na pewno podkreślam to bardzo mocno, że to mimo tego, że chcemy, że patrzymy gdzieś tam na zegarek, kurczę, miesiąc czasu minął i co dalej, tak? Samo przyjdzie, tak? Mi się nigdy nie miałem snów i nie wiedziałem, co to jest, tak? Czy jak na sesjach niektórzy zamykają oczy, widzą coś, tak? Okazuje się, że to nie jest takie widzenie jak film, tak? Czy jak film. Także dopiero gdzieś tam po którymś śnie, jak na świeżo otworzyłem oczy, mówię, a jejku, przecież to jest, śniło mi się, wiem, co widziałem, tak? Ale to były inne obrazy i inaczej to było widać, więc dopiero to zrozumiałem, że nie tak to działa. Mhm. Tak właśnie jest. Także ja zachęcam każdego do tego, żeby spróbować, bo niekoniecznie widząc, można czuciem wiele rzeczy zrobić dla siebie w trakcie sesji. I ty się odważyłeś. Wchodziłeś w swoją sesję i mnóstwo zrobiłeś dzięki temu, że to samodzielnie przeżyłeś też. Ale warto, warto samemu, naprawdę. Mhm. Nawet jak się na początku gdzieś tam jest uprzedzonym, czy właśnie tak jak ja, że chciałbym widzieć, a nie widzę dlaczego i tak dalej. Spokój, odprężenie, co ma przyjść, to przyjdzie i nie, no fajnie, naprawdę. Ja osobiście polecam, nie żałuję. Ej. I jeszcze wręcz mam chrapkę na więcej. To podsumował. Super, super. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pozwolisz opublikować to? Tak, jak najbardziej. Buzię pokazujesz, czy chcesz tak, się... Tak, tak. Nie, no właśnie chcę się to, tak jak przy sesji, chciałem, żeby to było takie moje, dla mnie. A teraz jak po tym filmie, po tym nagraniu Karo, odnośnie tych szkoleń, to powiem ci, że to też chcę się gdzieś tam przyzwyczaić, o, może tak. Super. No bo gdybym miał w przyszłości pracować w taki sposób, no to prędzej czy później no muszę się gdzieś tam z tym zmierzyć. Także. A ponieważ masz bardzo takie wyjątkowe imię, to wszyscy będą wiedzieli, która twoja sesja. Dokładnie. Liczysz się z tym? Liczę się z tym, ale to wiesz... No, wiem, jak to było, tak? Wiem, jak to się zmieniło, wiem, że się jeszcze dużo zmieni, znaczy wiem, czuję to, tak? Bo ja nie jestem wróżką i nie mam gdzieś tam, nie spisywałem sobie, że... Nie ma skryptu na to. Nie. Natomiast gdzieś tam to czuję po prostu, tak? Super. To tak jak mówię, wchodzisz do sklepu, nie wiem, chcesz coś kupić i nikt ci nie powie, kup te buty, czy tą bluzkę, czy cokolwiek innego, tak? Po prostu jak to czujesz, że chcesz to mieć, to po prostu chcesz to mieć. I to naprawdę ciężko wytłumaczyć, ale w tym momencie tak to poczułem, dlatego właśnie ten mail do ciebie, że chyba to jest to, tak? Super. Chciałbym w tym iść. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję tobie jeszcze raz twojej sesji i pracy, którą wykonałeś w trakcie sesji. No i ja wiem, że ty będziesz miał jeszcze więcej i więcej fantastycznych zmian. Dzięki. Też to czuję. Dzięki. Super.